usiądźcie, moi drodzy, w tym momencie, na czym siedzicie, stoicie, ja nie wiem, bo dzisiaj nastąpi naprawdę przełomowy moment. Zrobię coś, o co bardzo mnie prosiliście, więc oglądajcie ten film, ale niech teraz każdy zostawi łapkę oraz subika. To wielka prośba i wpadajcie na sklep www.abraety. No już mnie klepie, no już mnie ktoś klepie. Jak nie smarkacz, to macioch, jak nie macioch, to naczelny książę Elviso. A teraz nawet i agentyk z gościu, czy ty możesz we mnie nie strzelać z łuku? Ja cię bardzo proszę, typie, bo typie, jak co ja we zaraz, mnie strzelasz? Jak ja zaraz wezmę swoją tutaj elitę, ale patrz w ogóle, jaką ja mam bazę. Ja mam taką bazę, że ty nawet mnie nie trafisz teraz. Patrz, ja cię mogę. Dobra, tutaj... gościu, czy ty ja strzelasz nie trafię. Z kuszy? Czy ty strzelasz ja z kuszy? Jak ty chcesz mnie rozwalić, jak ja mam. Jak ja mam stary. O kurde, i ty mnie trafiłeś! Jak ty mnie trafiłeś? Przez taką szczelinę? O, nie wierzę. Oj, jesteś los papilany, czy dwa. Dobra, jeden, masz z jaj teraz. No jak z jojo, jak do jaja, to ja cię dojadę zaraz. No patrz, cała wyspa ci się pali, rozumiesz? Gościu, patrz strzał. Ej, nie mam strzał, nie mam strzał. Halo, pomocy, centralo. Wchodzimy po więcej strzał. Czy tu w ogóle jakieś strzały się znajdują? Nie, tu nie ma strzał. O nie, jeżeli ja bym przegrał stary pojedynek przez... Ej, ja naprawdę nie mam nawet strzał na wyspie. No i co, poddajesz się? Nie, słuchaj, sojusz. Co ty na to, zrobimy sojusz? Ja mam dobry pomysł. Ja bym zrobił z tobą sojusz, bo dobra, ale soja, ale dobry ziomek. Tak, my jesteśmy najlepsi przyjaciele. Jaką ty masz wyspę? Fajną. Fajna tutaj boróweczka, patrzę sobie wejść. O, ale kuje. Ale daje. Ale daje. Jakbym normalnie kebaba ostrego zjadł i stary, wiesz co, piecze mnie jak kebab. Słuchaj, sprawa jest taka, chciałbyś może zarobić jakieś sianko, żeby kupić trzy kawalerki w centrum Warszawy? A kto by nie chciał zarobić? No właśnie, coś tak czułem. No to słuchaj, chodź ze mną, a po pierwsze, w ogóle masz może żelazo i strzały? Ja tutaj popatrzę, bo ty wiesz co... Tutaj to nie, ale... O jok, ty masz żelaza dużo! A ja wiem skąd! Zabierałeś z Mob Grindera Bobo, co? Nie! Nie? Nie, handlowałem legalnie z Elviso. Tak, 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 z Mob Grindera. Ale dobra, ja mu nie wygadam, ja wiem, że to Elviso jest Elviso kupował ode mnie Dirta, więc... 28 strzał, widmowa strzała, wezmę to sobie, stary, co? Wezmę sobie, wezmę sobie 31 sobie wziąłem. Ale ja, weź żelazo, stary, ja ci za to zaraz zapłacę. Ja ci za to zaraz zapłacę. Ale wiesz, jakby, że ci wszystkiego nie mogę sprzedać, bo... Ale dogadamy się, słuchaj, ja pamiętasz, jak mówiłem o tych trzech kawalerkach w centrum Warszawy, my się dogadamy, słuchaj. Jedna trzy kawalerki, te po 12 metrów, takie korzystne. Jedna będzie wyspą 3 na 3 bloki, a druga będzie wyspą 2 na 2 bloki w Minecrafcie. Dobra, co ty na to? Bardzo dobry deal. Ja zapraszam ciebie tutaj w moje skromne progi. Słuchaj, dzisiaj mamy do zrobienia kilka tematów. Słuchajcie, Agentix to jest gość, z którym jeszcze nie nagrywałem odcinka na jednym bloku, więc jeżeli teraz nie zostawisz łapki, to naprawdę jesteś niemiły dla Aberki. No to tak troszeczkę. Słuchaj, ja będę cię prosił, abyś w tym miejscu, jak sam widzisz, w tym olbrzymim miejscu, wybudował Aberce olbrzymi magazyn, bo ja nie będę budował magazynu. Słuchajcie, ja mówiłem, że nie będę budował magazynu. Wyrzucam wszystkie śmieci. Słuchajcie, mam 5000 bloków wykopanych, a żadnych z tych bloków nie trzymam u siebie. Wszystkie wyrzucam do wojda, bo po prostu nie mam na to miejsca. Przygotowałem, słuchajcie, razem z Agentixem strasznie dużo endowych bloków. Wiecie, poszliśmy do endu, wykopaliśmy endstone. Połączyliśmy 4 endowe klocki w jedno i wtedy się tworzą, słuchajcie, te wyszlifowane. Więc ja bym cię prosił, żebyś z tych surowców wybudował mi dzisiaj magazyn w tym oto miejscu, gdzie jest panda. Oczywiście nie uszkadzając pandu, bo wiesz, jak uszkodzisz pandę, to w ogóle będziesz miał... Ile ci zabrałem kopę? Ile ci zabrałem kopę? No jak to? A ile ci zabrałem? No weź powiedz, no weź pochwala, Berkę. Stary, zabrałeś mi... No, zostały mi 3 serduszka, może. Ale tak dużo, i to ja cię łapką, rozpapilanie Agentixa! Nie, jak ja najlepszego, jak ja najlepszego PvP-owca na serwerze tutaj rozwalę łapeczką, to w ogóle będzie. No dawaj, no dawaj, byłeś taki kozak. No, taki kozak byłeś? No patrz, ja cię łapeczką rozwalę. Ej, naprawdę ja cię łapeczką rozwalę, ale lawo. Myślisz, że mi... Nie, nie dam się no tak. No dawaj, no da... Nie! Bez walki się nie podda. Słuchaj, mamy mały problem, wiesz? Co jest? Bo ja miałem 29 level. Teraz mam 8, dzięki. To nie był najlepszy pomysł, nie powtarzajcie tego w domu. Okej, ja się nie obrażam, bo to był mój błąd. Abera to debil, jak sami widzicie, ale tutaj oczywiście Agentixa można posłać. Słuchaj, ja ci powiem tak, zacznij robić magazyn, zapłacę ci za to emeraldami lub diamentami. Zaraz zobaczę, ile w ogóle tego mam. Natomiast poczekaj, słuchajcie, poczekaj, będę wiedzieć, co ja mam dostać, to nie wiem. Ale kto pytał, miałeś pracować? Dobra, to gościu, mnie ale... Idź pracować, bo się zaraz nie dogadamy. Słuchaj, ja tutaj mam, jak sami widzicie, przygotowaną wodę. Mam, słuchajcie, ziemię i mam jeszcze trzcinę cukrową. O, będę musiał wodę, kupić trzcinę? Więcej ziemi kupić od agenta. A ja mam pytanie. No, jakie ty masz pytanie? Czy ja dostanę hajs w emsach czy w diamentach? A co byś wolał? Może emsy, stary. No, diamenty. Dobra, ale za to jestem w stanie zaoferować dużo więcej emsów niż diamentów, bo mam ogólnie villagerów, którzy są dość dobrzy. Okej, okay, więc... a może trochę emsów, trochę dobra, diamentów. Możemy się dogadać. Słuchaj, w takim razie ja ci powiem tak. Jestem w stanie zaoferować
dawać ci 5 diamentów za turbo kozacki magazyn. Co ty na to? 5 diaksów. Dobra. No, a jak naprawdę zrobisz mega dobrze, to jeszcze dam ci pół staka emeraldów. Pół staka, okay, jeżeli naprawdę, dobra, to robię, będzie robiło wrażenie jak giga wielkie, ostre rollo w najlepszym kebabie w Warszawie. Słuchaj, ja będę musiał w tym czasie jeszcze zrobić tutaj farmę trzciny cukrowej, dlatego, że będę, słuchajcie, próbował ogarnąć też villagerów, bibliotekarzy. Nie będę, słuchajcie, w tym odcinku tworzył nowych villagerów. Będę musiał tych rozmnożyć, no bo oni mają tutaj, jak sami widzicie, 10 łóżeczek, prawda? Jest tutaj, słuchajcie, 10 łóżek, natomiast villagerów jest 3, więc jeżeli byśmy ich rozmnożyli, to byłoby 4 villagerów. A potem rozmnażając 4 villagerów, już będzie 6, bo każda para zrobi jednego. A z 6 zrobi się 9 i wtedy będę chciał ich zabrać. Więc bibliotekarzy będziemy musieli zrobić, ale jak sami zauważycie, ja mam tutaj villagerów, kapłanów, u których można kupić butelki z expem, można kupić enderperły u jednego i drugiego. Obaj są mistrzami, czyli są wyewoluowani maksymalnie, ale problem się pojawia, słuchajcie, na pierwszym piętrze, dlatego że tak, rymarze, czyli ci od skóry, w ogóle wiedziałeś, że villager od skóry nazywa się po polsku rymarz? Ty masz Minecrafta po polsku? Tak mam, dosięgnęła mnie ta chwila. Wiesz co, widzowie pisali, że jak ustawię po polsku, to im będzie łatwiej niektóre rzeczy zrozumieć, bo niektórych wyrazów nie znają i stwierdziłem, dobra, w sumie to ma sens, więc dlaczego bym miał nie zmienić na polski, mimo że całe życie miałem po angielsku. W każdym razie, tutaj słuchajcie, skóra za emeraldy i u tego tak samo. Obaj nie są wyewoluowani maksymalnie, więc będę chciał to, słuchajcie, zrobić. Natomiast tutaj, na drugim piętrze, mamy, słuchajcie, villagera, co się nazywa Bobo bez mózgu oraz Poldyka i oni są, słuchajcie... Ej, stary, wiesz co? Ja ci muszę jedną rzecz powiedzieć, trzeba będzie ich wyewoluować. Co? Bo ja cię widzę, stary, ja cię widzę. Widzisz, tutaj, no? Co tutaj powstaje? Widzę przez okno! To będzie najbardziej wypieszczony magazyn na całym tym serwerze! Ej, gościu, ktoś do ciebie strzela! Ej, stary, idę ci pomóc! To chyba Bobo! To chyba ten głupi Bachor, stary, zrobił! No, wiesz, że bym... Gdzie jest ten Bachor? Stary, wyszedł z serwera przed chwilą! To był on. Ale lamus. Wiesz, że ja bym tego nie zrobił tobie, prawda? Przecież my jesteśmy przyjaciółmi. No ty wiesz, że ja bym tego nie zrobił. No nie byłbym pewny. No nie wierzysz mi? Ej, w ogóle mam żelazną motykę, ona była moja? Nie przypominam sobie, ale niech będzie, słuchajcie, ja sobie w takim razie skopię jeszcze tutaj melony i tak jak mówiłem, trzeba będzie zrobić farmę, ale przy pomocy mojego miecza, słuchajcie, z grabieżą 3 zaraz też pójdę pozbierać skórę, aby właśnie tym rymarzom, czyli villagerom od skóry, sprzedać małe co nieco, żeby oczywiście u nich też zrobić sobie emsy i tak dalej. Będę musiał dobić wyższy level. Już wam tłumaczę dlaczego. Ogólnie moje itemki, słuchajcie, proszą o naprawę, albo, słuchajcie, i dlatego jakby naprawę, czyli mending będę musiał zrobić u villagerów, tak, i dodać, albo, słuchajcie, proszę o w ogóle zrobienie nowych itemków, no bo sami widzicie, no takie kilo zniszczone, no niby mam obok drugi i tak dalej, ale tutaj, słuchajcie, te budki, 4 użycia, no to nie jest za dużo. Trzeba, słuchajcie, wszystkie te itemki ponaprawiać. Ja też pragnę tutaj zaznaczyć, że słuchajcie, tutaj też mamy co nieco trzymam. Na przykład taki chemik też wypadałoby go naprawić, albo połączyć z naprawą i tak dalej. A do tego wszystkiego, słuchajcie, jeszcze w skrzyni endu, słuchajcie, trzymamy kolejne itemeczki, które fajnie by było połączać ze sobą, no nie? Więc do wszystkiego będę potrzebował level i być może będę musiał też, słuchajcie, skorzystać z mob grindera Bobo. I nawet zrobię to teraz, bo słuchajcie, skoro mam pierwszy level, to fajnie by było, słuchajcie, wbić jakiś wyższy level dzięki mob grinderowi Bobo. A tutaj nie ma, słuchajcie, niestety, póki co mobków. Trzeba będzie poczekać, aż one spadną, ale patrzcie, korzystanie płatne, 3 emeraldy za jedno wejście. Czyli teoretycznie, jeżeli raz bym tutaj wszedł i słuchajcie, wbił sobie 30 level, to płacę Bobo tylko 3 emeraldy. To jest naprawdę niewiele. Jakby stary, powiedz mi szczerze, 3 emeraldy za 30 level? To jest nic. To jest mega mało. Dobra, pójdę po emeraldy, tu wrócę i pewnie się mobki stworzą. Dobra, słuchajcie, w takim razie biorę tutaj fajerwerkę i oczywiście wbijam się. A i jeszcze, słuchajcie, jedna informacja. Dokończyłem tutaj daszek na tej farmie, bo wiadomo, że akurat ta farma, słuchajcie, mega się przydaje, żeby rozmnażać krówki. Sami widzicie, że tych króweczek troszeczkę tutaj doszło, więc spoczko. Nawet wiecie co? W sumie teraz zacznę sobie od tych krówek. Ja wiem, że tak strasznie chaotycznie. Mam robić farmę, mam rozwinąć villagerów, mam rozwalić krowy, Agentix ma robić, słuchajcie, magazyn, mam jeszcze rozklepać Agentix. Znaczy, nic nie mówiłem. Co? Ej, typie, bo zaraz to skończę tą internet budowę. Mi wywaliło, wiesz co? Bo mama akurat pralkę włączyła i router, wiesz, się wyłączył, bo za dużo prądu mama No, bo na pralce jest postawiony i zaczął. No tak, stary, na pralce normalnie. W ogóle kto stawia router na pralce? No właśnie moja mama postawiła, rozumiesz, więc sorry, stary, może jest tam dobry zasięg, stary. Dobry, wiesz, jak tam jeszcze się obraca w ogóle ten bęben w pralce, nie? To już w ogóle. No kurde, no to wtedy wiesz, od razu. Ale słuchajcie, w każdym razie musimy robić tutaj dużo rzeczy, jeżeli mamy się rozwijać, a i tak mamy najmocniejszą póki co wyspę u nas na serwer. Nie! Uderzyłem golema! O nie! O kurde, chłopcom nie chce klepać, nie? Ja cię kręcę, wiesz ile on mi HP zabrał, stary? On mi jednym czasem zabrał 7 serc.
No, no strasznie mocne. Powodzenia życzę. Dobra, słuchajcie, zbieram sobie tutaj ten level. Mamy w tym momencie oczywiście już... dawaj, 10. Dobra, jest 10. Oczywiście też zbieramy sobie te itemki, bo zaraz je powymieniamy u tego rymarza. Mimo, że ja oczywiście mam też mnóstwo w skrzyneczce, ale trochę się boję podejść do tego golema. Ej, serio! Totalnie boję się podejść do tego golema. Dobra, spróbujemy, słuchajcie. Pozbieram najpierw te ity. Okej, okay, wszystkie ity, słuchajcie, zabierzemy. No bo wiadomo, że przepalenie... A! I w ogóle, słuchajcie, czytałem komentarze, że... Podobno dobrym pomysłem jest zrobić farmę kaktusów, a ja miałem farmę kaktusów i ją jakby rozwaliłem, żeby przepalać je w piecu na expa, stary. Co myślisz o tym? Bo ja ogólnie kiedyś to jakby... To nie jest głupie. Kiedyś na hardkorach tak się robiło, na serwerach hardcore tak się robiło, ale myślę, że to faktycznie na tych nowych wersjach Minecrafta ma duży sens, czy tak nie bardzo? Nie wiem, ile to expa daje. Właśnie ja też ale na nowych wersjach nie wiem, czy coś się zmieniło. No bo może serio by warto było coś takiego zrobić, no nie? Że serio byśmy zrobili przepalarkę, słuchajcie, kaktusów, ale to w ogóle, ej, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, i każdy z was subuje kanał, to dam serduszko każdej osobie, która napisze teraz w komentarzach, czy to faktycznie jest dobry pomysł. Bo mnie się wydaje, że to może naprawdę mieć sens. Pamiętacie, jak na początku odcinka nie miałem strzał? Byłem w tym miejscu. A tu, słuchajcie, były strzały. Nie wierzę w to. No po prostu autentycznie w to nie wierzę. Nie, to jest... Abra, to jest dzban roku. Ej, ale ten magazyn widzę, że będzie mocny. Widzę, że naprawdę te mury będą mocne. No i oczywiście wiesz, trzeba będzie to odbić mury, dopiero lustrzanie po drugiej stronie wyspy. No ale to wiecie. Najważniejsze jest zrobić jakby projekt, a potem skopiować to. Wiecie, skopiować, no wiadomo, że nie będziemy kopiować komendą, no bo my tutaj nie oszukujemy. Ale wiecie, że jakby przekopiować, że przebudować jest łatwo. No już dużo łatwiej niż na pewno zacząć. No nie, to jest chyba dość oczywista sprawa. Dobra, muszę na pewno, słuchajcie, wrzucić teraz te itemeczki tutaj ładnie, pięknie do skrzyneczek, gdzie, czekaj. A tutaj była skóra, kurde, wiesz, że ja mam prawie całą skrzynkę skóry? To dużo, gościu, nie? Ej, strasznie dużo, skąd naprawdę. Ty to bierzesz? No, akurat mam tutaj farmę, a tutaj jeszcze dodatkowo musimy poprzepalać, nie, no, słuchajcie. Ja myślę, o, no dery mi się przepalił. Myślę, że to ukradłeś. Od kogo miałbym ukraść skórę? Od kogo? Nie wiem, od Elviso? Elviso nie ma nawet chyba krów, wiesz, tak mi się przynajmniej no wydaje. No dobra, no to ej, może mu zabrałeś. 10 pradawnych zgliszczy, to jest dużo. Dobra, biorę sobie tą trójeczkę, słuchajcie, emeraldów, żeby faktycznie pójść teraz do Bobo i żeby u niego skorzystać z tego mob grindera. Tylko muszę sobie przejść tutaj boczkiem. Dobra, okej, okay, teraz lecę. Dobra, rozbiłem się delikatnie. W ogóle, czemu ja jem melony? Po co mi melony? Wywalam te melony. W sumie, powiedz mi, czy melony mi się w ogóle przydadzą do czegoś? No, możesz no raczej jeść. Nie. Ej, dobra, widzę, że teraz, kurde, nie mam nawet jedzonka. Dobra, słuchajcie, no ukradłem od Bobo 3 stejki ze świni, ale chyba nie zobaczy, nie? Odnosi, słuchajcie, emeraldów. Wkładam mu tutaj emeraldy, płacę normalnie na odcinku, jak sami widzicie. No i teraz, słuchajcie, tak, 12 level mam w tym momencie. Widzę, że tutaj cały czas mobki spadają, więc zobaczmy, słuchajcie, który level będzie w tym momencie. Oczywiście itemki będą spadać. Niestety, ale na korzyść Bobo, bo wiecie, Bobo sobie tam ogarnął skrzynki, gdzie, wiecie, z tych hopperów wpadają lejem normalnie itemki na dół. No i ja się umówiłem z Bobo, że mogę tylko i wyłącznie zabierać mięsko zombiaka. No bo wiecie, ja mam villagerów, u których mięsko zombiaka można sprzedać, więc tak, niestety nie mogę strzału, niestety nie mogę brać mączki kostnej. No i co najgorsze, nie mogę brać prochu strzelniczego, a to... Co mnie... A, Enderman mnie wali. To by się na pewno, słuchajcie, strasznie przydało brać broch strzelniczy, żeby móc, wiecie, no zrobić jakieś TNT czy coś w tym stylu. No, ale skoro nie mogę, to nie mogę. No, nie będę, słuchajcie, już tak kantował. Wbiłem sobie tutaj, słuchajcie, 6 level. To niedużo. To naprawdę, słuchajcie, mam wrażenie, że... Nie do... Co mnie tutaj klepie? Wszystko mnie klepie z każdej... O, nie, ale wy jesteście los papilani, no. No, chodź tutaj, lamusie. O, nie, krowę jeszcze ustrzeliłem Bobrzdylowi. Ja cię sunę, ale ja sobie... Ale ja sobie lipę narobiłem teraz w tym momencie. Nie, dobra, spadam, słuchajcie, na dół. Spadam ewidentnie tutaj na dół. I chciałem zbierać, słuchajcie, te mięska zombiaka, tak jak już, słuchajcie, mówiłem, bo mogę, więc zabieram, słuchajcie, cały stack, tutaj, słuchajcie, zabieram 1,5 stacka, a w tej skrzyneczce, o kurde, wiesz, że Bobo w mob grinderze zapełnił jedną całą podwójną skrzynię, drugą całą podwójną skrzynię. Co? Stary, ale czym on to zapewnił? Wszystkimi tymi temami? Stary, okami pająków, łukami, zgniłym mięsem, prochem strzelniczym, wiesz, mączką kostną, znaczy kośćmi, no wszystkim, stary, nawet strzałami. On ma jakieś teraz, nie wiem, no ponad 20 staków strzałku, masz to? Ej, to jest przesada. To jest żart. Ej, to jest autentycznie, stary, przesada. I tu jeszcze z tych lejów, słuchajcie, patrzcie, leci. Ja cię kręcę, wiesz, ile ja wziąłem od niego mięsa zombiaka? Ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 11,5 staka.
To tam się odwala, powiem. Dobra, ja chyba muszę mu jednak za to zapłacić. Nie do końca chyba rozumiem. Nie. Dobra, za taką ilość to akurat przyniosę mu chyba więcej emeraldów, bo to już, słuchajcie, jest na granicy oszustwa. No autentycznie to jest na granicy oszustwa. No, no jakby on powiedział, że mogę brać, ale to jest tak dużo, że byłoby mi aż wstyd. Dobra, słuchajcie, odrabiamy sobie level. W tym momencie mamy 20, więc całkiem spoko. No i będę musiał wrócić na moją wyspę. Dobra, będziemy musieli oczywiście to sprzedać, będziemy musieli, słuchajcie, zrobić więcej rzeczy, więc biorę teraz fajerwerkę, teraz ciach, ciach, ciach. Okej, no i przede wszystkim... Oj! Ale ty tutaj... Nie mogę spaść. No, no oczywiście, że spadłem. Pary, oczywiście, że spadłem. No. Jest ważna sprawa. Jaka jest ważna sprawa? I myślę, że jest to sprawa bardzo, bardzo ważna. Jaka jest ważna sprawa? Opowiadaj mi, no. Jak widzisz, no jest tu wszystko ładnie wybudowane. Tak, jest no jest nieźle. Problem. No, jak jest problem? Dawaj, opowiadaj. To ma być magazyn. No tak. A co jest w magazynie? Skrzynki. A skrzynek nie ma. Dobra, a widzisz te dęby za tobą? Tam są dęby. No to stary, masz siekiereczkę i ciach, ciach, ciach. Ej, bo jeszcze sobie chciałem. Proszę cię bardzo, sobie bierz tutaj stary tą siekierkę, ja sobie tutaj wezmę to. I w takim razie muszę ogarnąć tych villagerów, słuchajcie. Najpierw sprzedam tą skórę, potem, znaczy najpierw mięso zombiaka, potem sprzedam tą skórę. No nie, więc dawajcie, dawajcie, wbijamy się tutaj, jeszcze sobie zjem, oczywiście ładnie, pięknie. Więc ciach, dobra, sprzedajemy za emeraldy. Zobaczymy, słuchajcie, ile emeraldów z tego wejdzie, bo wiadomo, że oni za sekundę już nie będą chcieli się jakby tutaj handlować, no bo ileż można. Dobra, 16 emsów mi się udało. No to u drugiego powinno być analogicznie. Dobra, czyli powinno być, słuchajcie, 32 emsy. Dobra, ciach, ciach, ciach. Okej. Okay. Ej, cała skóra, całe mięso zombiaka za 31 emsów. No to, no nie najlepszy wynik. No, no nie najlepszy. Ale dobra, teraz wezmę skórę, słuchajcie. I skórę z kolei sprzedając, dostaniemy prawdopodobnie więcej. A potem te emeraldy wydamy na samej górze u tych innych villagerów, więc dobra, ile tej skóry? No nie wiem, wezmę tyle. Wezmę na razie tyle. I tak mi się wydaje, że oni mogą maksymalnie brać po 16 skóry, albo coś takiego. Ej, ale ci idzie. O, tu creeper w takim miejscu? W takim miejscu. Gdzie jest creeper? Kurde, był tutaj stary na moim domku dla villagerów. Strasznie mocno. No, ej, strasznie nieprzyjemnie było, gdyby tam gość trochę buchnął. Tak, tak, to nie byłoby na pewno najmilsze. Dobra, okej, okay, biorę tutaj. No właśnie, no tak sam, jak sami widzicie, mało tej skóry wzięli. Ale zaraz oni prawdopodobnie się odblokują i będą chcieli kolejne zapasy, więc ja się wbijam tutaj, słuchajcie, do Poltka i do Bobo bez mózgu. No i spróbujemy, słuchajcie, dobić. Dobić, dobić oczywiście, słuchajcie, tutaj level, więc kupuję żelazne itemy. No, stary, potrzebujesz żelaznych zbrojek? Żelaznych zbrojek? No, jedno mogę, ale no to... To no wiem, tak właśnie, no właśnie też mi się tak wydawało. W takim razie, słuchaj, ja to po prostu wyrzucam. Sorry, jakby jest to trochę marnotrawstwo, ja nie będę, słuchajcie, oszukiwał. Jest to marnotrawstwo, no ale sorry, słuchajcie, ja i tak używam tutaj tylko i wyłącznie taksowych, więc zbieram sobie tutaj ładnie, pięknie, słuchajcie, kupuję sobie i po prostu to wyrzucę, no bo no już każdy będzie teraz używał diaksowych. No nawet Bobo zaraz będzie używał diaksowych, mimo że on mówi, że nie lubi diaksów, tak? Więc jakby spoko. Dobra, słuchajcie, wywalamy to, bierzemy tutaj to i teraz tak, okej. Okay. Co ci wybuchło? Creeper buchnął za mną. Okej, okay, a naprawisz tą dziurę i te dywany? Bo tutaj widzę, że trochę lipa się zrobiło. Dywany może być ciężko, bo absolutnie nie mam ani jednej wełny. Dobra, ale tam stare dywany po prostu leżą obok, więc śmiało, 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 śmiało. To troszkę ich ubyło. Dobra, no to ogarniemy, okej. Okay. Wyewoluowaliśmy tego villagera? Nie, jeszcze nie. Okej, okay, teraz go wyewoluowaliśmy, słuchajcie. U drugiego oczywiście też kupujemy maksimum, co tylko będzie się tutaj, słuchajcie, dało. Emerald oczywiście mówi, że ej, stary, kupiłem na tym odcinku z 50 nogawic, rozumiesz to? No dużo. Co? No serio, z 50. No to jest trochę przydużo nawet. Dobra, ale co oni teraz będą oferować? Okej, okay, można u niego już kupić tarczę, a akurat tarcza to jest chyba dobry item, no nie? Tak mi się wydaje, że... O, diaksy za emeraldy, czemu nie na odwrót? Czemu nie emeraldy za diaksy? Powiedz mi. Możesz mi powiedzieć? Myślę, że to jest dosyć dziwna sytuacja. Szkoda, no bo... szkoda, szkoda. Dobra, u tego się nie da, a on chce jakieś kurde... Nam no, się chyba bardziej diaksy przydadzą niż emsy tutaj, myślę. No właśnie, no właśnie. Dobra, u niego... Ja mogę tak wbić? Dobra, kupiłem, słuchajcie, już wydałem te emeraldy, tylko po to, żeby wbić po prostu u tego rymarza też kolejny level. Więc tym razem skórzane portki, stary, kupiłem. Fajnie, super, bardzo przydatne itemy, co? No stary, skórzane portki to jest na pewno twój ulubiony item, no nie? Oj, gościu, ja ich codziennie używam. Ale codziennie... ja nie wiem, czy u rymarza można coś sensownego jeszcze dostać. Mnie się wydaje, że jak się go wyekspi, to będzie dało się, słuchajcie, u niego dostać znacznik. No to znacznik jeszcze jak cię proszę, no nie? Ale w tym momencie, no to sami widzicie, no kurde, no on nawet nie chce ode mnie brać skóry. Ani on nie, ten chce. Ale nie mam już tyle skóry. No dobra, słuchajcie, Agentix tutaj pozbierał wszystko, więc bardzo spoko. Ja oczywiście też zabieram, słuchajcie, jabłka. Jak tylko widzę jabłka, to oczywiście je zbieramy. Powiedz mi, masz jakąś mączkę kostną, czy nie?
A mączkę kost, no nic no chyba tak, nie ma. Widzę, że w takim razie lipa. Dobra, no to słuchajcie, my zrobimy teraz trzcinę cukrową. Tak jak słuchajcie, mówiłem, muszę zająć się trzciną cukrową, więc się nią teraz zajmę. Mam nadzieję, że tylko mnie teraz jakiś lamus nie pouderza, bo jak mnie zrzuci, to będzie już naprawdę mega, mega przypał. Dobra, tutaj będzie słuchajcie płynąć sobie woda, ładnie, pięknie. Po boku będzie oczywiście trzcinka sobie rosła i wszystko będzie w należytym porządku. A masz jakieś stare deseczki? Może, czy tak nie za bardzo? No mam, tego dużo teraz. Dobra, to potrzebuję trochę półpłytek. Okej, dobra, okay, dzięki, tak dzięki, ci dzięki. Mogę dać. To wiesz co, oddaję ci połowę, stary, oddaję ci połowę, bo aż tyle to mi się teraz nie przyda. Ja potrzebuję tutaj bardziej półpłytek, oczywiście, dobra, więc przerobimy sobie to na półpłytki, dobra. I na półpłytki oczywiście wylejemy wodę, no bo wiadomo, że trzcina musi rosnąć bezpośrednio przy wodzie, więc będzie całkiem spoko. Czyli teraz tak, robimy tak, robimy tak, robimy tak, okej, dobra, ciach, ciach. Po drugiej stronie też oczywiście robimy ciach, 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 dobra, spoko. No i tutaj słuchajcie, analogicznie, oddałem co prawda siekierkę Agentixowi, no ale tą łopatą też mogę to szybko zepsuć i się nic nadzwyczajnego nie stanie. Tylko wiesz ogólnie, że ta siekierka jest do zwrotu, nie? No... Dobrze, co, co, nie chciałeś? Nie chciałeś? Ty naprawdę myślisz, że ci ją za darmo daję? O gościa, jak? Nie, ale poczekaj, 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 poczekaj. Nie, no, naprawdę dobra, tak oddam ci ją, ale no wiesz, za drobną opłatą, no jednak już ją dostałem. Ale stary... Ty chyba nie chcesz wywołać jakieś tutaj klepy między Agentixem a Aberem, nie? Nie, no skąd? Bo wiesz, że ja mam 5000 bloków wykopanych, to ja na twoim miejscu tak, tak... Masz 5 milionów siły? No stary, mam 5 milionów siły, rozumiesz? No to kurde. Ja na twoim miejscu bym się nie klepał za berką, nie? Patrz, ja tutaj taką farmę robię trzciny cukrowej, ciach, 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 tutaj, o kurde, tutaj, ciach, po drugiej stronie, ciach, 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 tutaj, patrz, pyk, 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 no, a berka to jest porządny gracz. Dobra, tutaj trzeba będzie, słuchajcie, jeszcze te farmy oczywiście zniszczyć, no nie? Tutaj te bloczki, które są, słuchajcie, takie zaorane, dobra, tutaj jest ciach, dobra, dawaj, rozwal to, pyk, okej, tutaj, pyk, no dobra, proszę, pyk, ej, tutaj, stary, pyk. Ja tak eleganckiego magazynu to dawno nie widziałem. Właśnie pokaż, jak to wygląda, ej, kurde, ej. Znaczy, to nie wygląda do końca jak magazyn, tylko bardziej taki, nazwałbym to spichlerzem, ale mnie się to podoba w połączeniu z tym murem. Stary, to ma, jakby idealnie się łączy z tym, co ja budowałem do tej pory, no nie? Naprawdę, jest mega kozacko. Dobra, wrzucę tutaj troszeczkę, słuchajcie, kur, skoro już jajka dostałem, więc tutaj też... No trzeba i dobra. Coś zrobić, żeby to wyglądało trochę jak realna konstrukcja, a coś, co nie ma prawa istnieć. No to stary, no to śmiało, śmiało, o, bo ja tutaj jeszcze proszę, muszę... Proszę, poprawione. Co zrobiłeś, stary? Dodałeś jakiś dostawiłem... słupek? Dwa, trzy bloki. No i ciach, no i ciach, stary, podoba mi się w takim razie. Dobra, ja biorę tutaj wiaderko z wodą, zaraz to też oczywiście obczaję wszystko, ale teraz, stary, wylewam tutaj wodę, no nie? Muszę tutaj po całości, wiesz, wylać wodę, żeby nam to w ogóle potem rosło. Nie ma co tutaj oszczędzać, trzeba lecieć tutaj pyk. Mocno. Tutaj robimy pyk, okej, okay, tutaj pyk, pyk. Kurde, gdybym miał więcej wiaderek, to by poszło trochę szybciej, no ale nie mam miliarda wiaderek, więc sorry memory. Dobra, tutaj ciach. Ja jakby mam świadomość, że słuchajcie, ta woda prawdopodobnie spada tam na dół, no nie? Ale ja i tak chciałem po prostu mieć tutaj deseczki, żeby to ładniej, jakoś sensowniej wyglądało. Dobra, tutaj ciach. Tutaj, okej, okay, dajemy też pyk, pyk. A ty też mi tutaj pomagasz? A nie, bo ty nie masz wiaderka. Nie mam wiaderek. Dobra, okej, okay, w takim razie sobie tutaj poradzę samemu. Pyk, pyk. Tutaj jeszcze ale trójeczkę. Za to mogę się wykąpać. A no śmiał, stary, no jak się tutaj śmierdzisz trochę czy coś, o. No to wiesz, to jest tak powiem dobrze, o, by, no od razu lepiej. Wali, nie? Trochę wali, nie? Tak trochę czuć. Znaczy, tutaj trzcinka cukrowa, patrz, pyk, pyk, jest robiona w ten sposób, okej, okay, zbierzemy. No i stary, i patrz jaka hodowla trzciny cukrowej, kumasz? Ty od razu lecisz z całą hodowlą, tutaj no. Gościu. I po drugiej stronie nie za bardzo też to rozpędzasz? Będzie. Patrz, trzy rządki. Więc nie zaraz za bardzo będę się w stanie tu obliczyć, ile no tego bo wiesz, będzie. Ja myślę, że trochę tej trzciny powinieneś oddać innym. No ale dlaczego miałbym stary oddawać? Patrz, to jest twoja trzcina, było masz jej 64, dużo. To a ja teraz myśl... jest 28, więc całkiem no stary, sporo tego idzie. I po ale wiesz, masz jej dużo, robić, będziesz mieć jej więcej. To czemu miałbyś jej nie oddać? No ale stary, no to wiesz, tak ogólnie podatki działają, nie? Że zarabiasz, ale trochę musisz oddać, no nie? No ale my tutaj na serwerze nie mamy podatków. Nie wiem, czy zauważyłeś, bo może stary twój łeb pusty nie zauważył, nie? No nie wiem, ale wiesz, no ja ej, myślę, dobra, że ale chciałem obczaić ten magazyn. No, powiem ci szczerze, że jest mega spoko. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda, bo teraz będę mógł posegregować sobie, słuchajcie, itemki, no nie? Będę mógł sobie, słuchajcie, ogarnąć, że na przykład tutaj są same koble, tutaj są same, słuchajcie, drewienka, same deski, tylko jeszcze pytanie, czy to jest symetrycznie? Chyba jest, no nie? No, tak mi się wydaje. No, ej, no jest! No zgadza się. Tak trzeba będzie, słuchajcie, to zrobić jeszcze po drugiej stronie, no nie? Żeby tutaj oczywiście symetria była zachowana. Więc moi drodzy, klikajcie jeden z tych dwóch filmów, żeby oglądać więcej naszych przygód z jednego bloka. Każdy subuje kanał, każdy zostawia dzwonek i wpadajcie na sklep www.abraety. Są bluzy, koszulki, kubeczki z Bobo Team i oczywiście wiele więcej rzeczy. Trzymajcie się, elo!